Kiedyś słyszałem takie świadectwo, ono jest prawdziwe, więc tym bardziej jest brutalne. Takiego lidera zza oceanu chrześcijańskiego, lidera wspólnoty, opowiedział taką historię, jak modlił się kiedyś ze swoim młodym synkiem w pokoju przed snem. I ten młody synek mówi: tato, tato, anioł przyszedł. No dobrze, synku, super, ale dlaczego ja go nie widzę? No i ten dzieciaczek się modli, modli i mówi: anioł mówi, że nie widzisz go dlatego, bo oglądałeś te brzydkie filmy. I on mówi: i wiedziałem, że to jest prawda. Zobaczcie, my chcemy często widzieć Boga w swoim życiu, doświadczać świętości Boga, doświadczać Jego mocy, ale jak ma się to wydarzyć, jak ma się to stać, jeśli świadomie decydujemy się na to, by nasze oczy patrzyły na to, co jest grzechem? To jest Twoja decyzja, czy będziesz strzegł i pilnował swojego serca.